No bo też nic tutaj nie ma, no to są po prostu puste pomieszczenia. Chodzimy leśną ścieżką i po lewej stronie już widzimy bunkry. Jest troszkę ludzi niestety. Jest dość tłoczno. Tu jest chyba zwiedzanie z przewodnikiem, wycieczka, zwiedzanie z przewodnikiem. My, powiem szczerze, zwiedzimy je sobie chyba tak dość pobieżnie raczej. Ale budynki są naprawdę ogromne. No to idź, wejdziesz, nie będę go męczył. Żania, nie będziesz wchodzić z psem do środka. Tu jest budynek stacji transformatorowej. Jak głosi napis. Wchodzisz jednak? Wchodzisz jednak? A tu jest taki. Tu prawdopodobnie były kanały kablowe. A tutaj być może pomieszczenie transformatora. Tam jest za dużo, tam jest dużo ludzi, więc tam nie pójdziemy. Idziemy tutaj. Tam już wychodzą. Tak? To, co jest przed nami, to schron obronny. Wejdziemy do środka. Tutaj widać wentylację. Tam na wprost Schutzbunker. Tutaj stanowisko strzeleckie. Uważaj. Z palety, ale woda. Dość duże pomieszczenie. Nie za wiele tu widać. No bo też nic tutaj nie ma, no to są po prostu puste pomieszczenia. Tu okienko strzeleckie, tak, okienko strzeleckie. Schron obronny. Wchodzimy. Idziemy dalej. Tak, tak, pójdziemy tam. Idziemy dalej. Tutaj widać z tyłu tego bunkra transformatorowego. To były cele, z których wychodziło zasilanie na poszczególne bunkry, prawdopodobnie. Te same bunkry. Tak, takie same. Jeżeli pamiętacie film z Jelenia, właśnie tak to musiało wyglądać w Jeleniu, zanim zostało wycięte. Wejdź do tej głównej tutaj, tędy, tą szerszą. Patrz, widziałeś to? Mhm. Ptaki wleciały do bunkra. Jaskółki chyba. No ale o tym chodzi. No duch wejdź, ja wiem, gdzie jest duch. Chodź, Montyśku, po lesie się przejdziesz. Chodź, łobuziaku. 4 bunkry, 4, 5, bunkier 6. Idziemy do bunkrów numer 4 i 5. Mamy kolejny schron obronny, czyli będzie wyglądał prawdopodobnie, zresztą tu jest schemat tego bunkra, będzie wyglądał tak prawdopodobnie tak samo jak ten poprzedni. Otwory wentylacyjne, ale porośnięty mech, ale ciekawe. Ciekawe, co to jest. Ciekawe, co to jest. No tego nie wiadomo. Chodź. Czekaj, ja schron bojowy. Typowy. Majdek. Chodź. Tu.
chodź tutaj. No idź do przodu. Przed nami bunkier dużo większy. Tam jeszcze, ja podejdę tam jeszcze, tam są jakieś pozostałości. Po bunkrach. Którędy oni weszli? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tutaj jakieś pozostałości. Trudno powiedzieć, co tutaj było. Nie jest to w żaden sposób opisane. Chodźmy do następnego. Ty musisz tędy, co ja? Tak. Nie, bo wpadniesz tam. Proszę? Wentylacja? Tak, prawdopodobnie, albo jakieś wyjście ewakuacyjne. Chociaż raczej wątpię, żeby tam były wyjścia ewakuacyjne. Podziemny tunel. Podziemny tunel, ale nie wiadomo skąd i dokąd prowadzi. Tu mamy kolejny schron obronny, z tym, że dużo większy. Schron kwatermistrza. 25 na 18 metrów, 9 metrów wysokości. Zobaczcie, jak to jest wielkie, jak to jest potężna konstrukcja. Tutaj drabinka od dołu wycięta, żeby nie wchodzili tam amatorzy wrażeń wszelakich. Tutaj wejście, przejście przez bunkier. Tak, no tutaj były jakieś... Wezmę latarkę i wejdę do bunkra, a nie wchodzić do bunkra, bo to jest tutaj dość mokro. O, jest błoto. Dobrze, że ubraliśmy odpowiednie obuwie. Wszędzie są deski zabłocone, tutaj stanowisko strzeleckie. A powiem wam, że... robi to wrażenie. Ogromne pomieszczenia. Ja muszę patrzeć pod nogi. Dobra, wrócę się tędy, tak jak przyszedłem. Tutaj mam już ze sobą latarkę, więc jest trochę łatwiej. Przejdę na drugą stronę. Tam, jak widzicie, już jest Ania z Mątkiem. Prawdopodobnie wyszedłbym tutaj. Woda chlupie. Jestem. No, jest tam przestrzeń. Jest tam przestrzeń. Wiecie, tam jest podłoże. Tam zaś wdepnie gdzieś i będzie... Zobaczcie. Pierwotnie ten bunkier był dość niski, tak jak pierwszy, natomiast później nałożono na niego czapkę z betonu i dlatego w tej chwili jest taki wysoki, około 9 metrów wysokości. Wrócimy się teraz, pójdziemy do bunkra numer 6. Tam jest jezioro, za lasem. Koniec trasy, czyli tutaj zawracamy. Tam byliśmy, nie? W tym
Czyli musimy się wrócić tutaj teraz tędy. W lesie są jeszcze takie kanały. Prawdopodobnie było to czymś zabezpieczone, bo widać kawałek taśmy. Trzymaj go. No w tej chwili zasypane śmieciami. Ale tutaj ewidentnie coś było. Jest. Nawet jest pewnie. Na dole. Może bursztynowa komnata, kto wie. Przed nami bunkier gigant. Tu mamy plan zwiedzania bunkra giganta. Jak widzicie, tutaj jest napisane, że w takim typie bunkra giganta mieszkał podczas wojny Adolf Hitler. Idziemy. Idziemy najpierw do środka, czy obejdziemy dookoła? No można wejść tutaj, tak, bo tam widzisz. Znaczy, wchodzimy do środka. No jest wyłożone deseczkami, tam pies jakiś był z przodu, ale to poszedł sobie. Możemy tu wejść. A to sam był? Co nie? No i niestety w tym momencie skończył nam się prąd w baterii w telefonie. Ale był to ostatni bunkier tutaj z tego kompleksu. Nie weszliśmy do środka, tam głęboko. Weszliśmy tylko tyle, co widzieliście. No bunkry potężne, polecam, warto tutaj przyjechać, warto to zobaczyć. Nie bardzo mamy teraz w tej chwili czas, żeby jechać jeszcze dalej na bunkry. Także jedziemy teraz na nasze następne miejsce biwakowania.